zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Synu, czemuś nam to uczynił? Maryja z taką troską pyta Jezusa, dlaczego zagubił się. Może pyta też siebie, dlaczego nie dopilnowałam, żeby się Jezus nie zgubił. Czasami w życiu też czujemy, jakby Pan Bóg gdzieś nam się zgubił. Czasami czujemy, że Go gdzieś nie ma. Tracimy Go najczęściej przez grzech. Grzech jest czymś takim, co sprawia, że rzeczywiście Boga tracimy z naszych serc, z naszych oczu, z naszego życia. Czyli przez taki świadomy wybór czegoś, co jest przeciwne Jemu. Dlatego Pan Bóg dzisiaj może wzywa ciebie, żebyś szukał Go. Również z bólem serca, tak jak Maryja, tak naprawdę szukał Jezusa. Tak często mamy różne troski, kiedy szukamy różnych rzeczy w naszym życiu, ale czy przeżywamy również ból i troskę, kiedy szukamy Jezusa, kiedy Go wcześniej gubimy? Spowiedź jest najlepszym lekarstwem na nasze życie. Adwent to również czas nawrócenia, powrotu do Boga, znajdowania Go albo znalezienia Go na nowo. Nieważne, że często może regularnie przystępujesz do spowiedzi, ale może w adwencie powiedz sobie, żeby ta spowiedź była tym bardziej szczegółowa. Zrób może dobry rachunek sumienia. Jeszcze raz przeanalizuj swoje życie, bo może trzeba się z kimś pojednać, trzeba kogoś przeprosić, albo wyznać jakiś grzech, z którego się nigdy nie spowiadałeś. Znaleźć Jezusa możemy na różne sposoby. Przede wszystkim w modlitwie. Adwent to czas prawdziwej modlitwy. Jeśli znajdziesz czas na modlitwę, to na inne rzeczy też znajdziesz czas. Często dzisiaj, kiedy takie szybkie jest nasze życie, tyle rzeczy robimy, to mówimy sobie: ja nie mam czasu na modlitwę. Ja znam świadectwa osób, które powiedziały, że też nie miały czasu na modlitwę, ale kiedy zaczęły się modlić, na wszystko znalazły czas. Boga znajdziesz również w Piśmie Świętym. Jeśli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, który słucha Boga i kroczy za Nim, otwieraj Biblię, tam Go znajdziesz. Boga znajdziesz w Kościele. Tak, właśnie, w sakramentach świętych, w czasie mszy świętej przychodzi do ciebie Jezus. Najbardziej, jak to sobie możesz wyobrazić, jest obecny w czasie mszy świętej. Tylko otwórz oczy, On tam jest. I chciej również zobaczyć Jezusa, który jest w Kościele. również w Twojej parafii, który przemawia przez Twojego księdza proboszcza, przez kapłanów posługujących w Twojej własnej parafii, w Twoim kościele. Dlatego podziękuj Bogu dzisiaj za Twoich duszpasterzy. Synu, czemuś nam to uczynił? Obyśmy i my też z bólem serca szukali Jezusa. A każda sytuacja, w której zgubimy Go przez grzech, przez zaniedbanie, rzeczywiście, żeby nas bolała i żebyśmy tym szybciej, tym bardziej wracali do Niego z wielką radością. A kiedy znajdziemy Jezusa, to mamy już wszystko. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.